Witamy Państwa w kolejnym wydaniu magazynu Ex Libris TVP Historia, poświęconego książkom o tematyce historycznej. W tym wydaniu naszego magazynu zapraszamy do lektury książki pióra Bogusława Szwedo, przedstawiającej sylwetki 80 najlepszych sportowców, którzy, gdy zaszła potrzeba, stanęli do walki w obronie ojczyzny. Oraz opowieści o dziejach symboli zeszłego stulecia. Samochodu, komputera, lotów kosmicznych, szpiegostwa elektronicznego i wielu innych, napisanej przez znanego angielskiego dziennikarza Jamesa Maya. To jest rzeczywiście niezwykle dowcipna książka w bardzo brytyjski sposób, przedstawiająca dzieje pomysłowości człowieka. Zaprosimy Państwa także do redakcji czasopisma Focus Historia. W ponad 200-letniej historii Orderu Wojennego Virtuti Militari odznaczono nim przeszło 26 tysięcy osób. Było wśród nich wielu wybitnych sportowców. Sylwetki 80 najwybitniejszych przedstawia słownik Bogusława Szwedo zatytułowany Na bieżni i w okopach. Walczyli i zdobywali sportowe laury na różnych arenach i w różnych dyscyplinach. Gdy zaszła potrzeba, stanęli do walki w obronie ojczyzny. Za bohaterstwo zostali odznaczeni najważniejszym odznaczeniem wojskowym, Orderem Wojennym Virtuti Militari. Niektórzy ten najcenniejszy dla żołnierza laur otrzymali niestety pośmiertnie. Rzemiosło wojskowe i sport są ze sobą bardzo związane, a wielu żołnierzy uprawiało różne dyscypliny, nierzadko z dużymi sukcesami. Gdyby przedstawić wszystkich sportowców uhonorowanych najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym, słownik liczyłby kilka tysięcy biogramów. Dlatego dokonano selekcji. By wybór nie był subiektywny, należało przyjąć jego jednoznaczne kryteria. W niniejszej publikacji znaleźli się wszyscy polscy olimpijczycy odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari, niezależnie od osiągniętego wyniku, a także medaliści Mistrzostw Świata, Europy oraz zawodów międzynarodowych. Słownik przedstawia także sportowców, którzy zajęli jedno z trzech pierwszych miejsc w Mistrzostwach Polski, czy to w klasyfikacji indywidualnej, czy też zespołowej. Wszyscy bohaterowie tego słownika mieli znakomite osiągnięcia bojowe. O niektórych można by powiedzieć, że wygrali wojnę. I nawet jeśli takie określenie wydaje się przesadzone, to nie ulega wątpliwości, że sportowcy przyczynili się do jej skrócenia. Druga wojna światowa w tragiczny sposób przerwała karierę aż 22 bohaterów niniejszego słownika. Polegli na różnych frontach tej wojny lub zostali zamordowani w obozach niemieckich i sowieckich. W książce James May i jego wspaniałe maszyny pod redakcją Dominiki Pycińskiej, słynny prezenter programu Top Gear, pasjonat techniki, a zwłaszcza wszelkich nowinek i wynalazków, odpowiada na te i wiele podobnie intrygujących pytań. W niezwykle wciągający oraz zabawny sposób przedstawia zapierające dech w piersiach dzieje symboli zeszłego stulecia. Samochodu, komputera, lotów kosmicznych, szpiegostwa elektronicznego i wielu innych. Ślepe uliczki nieprzemyślanych koncepcji, wojna formatów, wizjonerstwo wynalazców początku wieku, momenty przełomowe odkryć. To wszystko znajdziecie w tej fascynującej i okraszonej sporą dawką humoru książce Jamesa Maya. Trudno powiedzieć, który czynnik tak naprawdę stymuluje wynalazczość, ale śmiało można stwierdzić, że XX wiek cieszył się jej wyjątkową obfitością. Ta książka, co otwarcie przyznaję, zawiera mój bardzo osobisty wybór wspaniałych maszyn, wynalazków i odkryć, które oddają charakter najbardziej ekscytującego stulecia w historii cywilizacji ludzkiej. James May jest pisarzem, dziennikarzem, miłośnikiem nauki i techniki, ale przede wszystkim rozpoznawanym na całym świecie prezenterem programu Top Gear w telewizji BBC 2. Prowadzi programy telewizyjne, pisze felietony dla Daily Telegraph. Współtworzył 6-odcinkowy program dokumentalny zatytułowany XX wiek Jamesa Maya, który był inspiracją do powstania tej książki.
mówi o rzeczach, których teoretycznie wiemy i które nas na co dzień nie dziwią, ale przedstawia to w taki sposób, że wydaje nam się, że to jest rzeczywiście genialna rzecz, na którą ktoś dopiero musiał wpaść. Warto sobie uświadomić, że to, co przyjmujemy za oczywistość, kiedyś było efektem pracy jednego lub wielu zapaleńców. Warto przypomnieć sobie te momenty ekscytacji i fascynacji, które towarzyszyły powstaniu każdego wynalazku i każdej śmiałej idei. Poleciłabym ją wszystkim. Wiem, że to bardzo ogólne stwierdzenie, ale podrzuciłam ją mojemu tacie, który, mimo że dla niego wszystkie tematy nie są obce, ale potrafił znaleźć coś dla siebie, o czym nie wiedział, nie słyszał zupełnie. To jest książka też dla mnie. Ja się zajmowałam nią od strony redakcyjnej, redakcji stylistycznej, nie tyle merytorycznej. I mnie było trudniej z niektórymi momentami, ale zafascynowały mnie te początki i to, że właśnie możemy dowiedzieć się, jak to trochę wygląda od kuchni i moja wiedza jest dużo większa. Także myślę, że każdemu bardzo przekrojowy sposób mówi o wynalazkach, a jednocześnie bardzo autorski i to jest w niej fajne. Fokus Historia to magazyn popularno-naukowy o tematyce historycznej, prezentujący ją w sposób nowoczesny, a jednocześnie bardzo przystępny. Skierowany jest do szerokiego kręgu miłośników historii, a nie do wąskiego grona fachowców. Dzięki unikalnym zdjęciom, nowoczesnym komputerowym grafikom i rysunkowym rekonstrukcjom przenosi czytelnika w przeszłość, w samo jądro fascynujących wydarzeń. Postanowiliśmy zrobić magazyn, znaczy to wydanie, tą okładkową część o podludziach. Jakby pretekstem jest konferencja w Wannsee, ale generalnie zastanawiamy się, skąd pojawiło się w historiografii pojęcie podludzi, no i jak do czego ono doprowadziło, no właśnie do ludobójstw na wielką skalę, no ale od XIX wieku, no w Starym Testamencie również mamy przecież ludobójstwa z takiego punktu widzenia, że ktoś jest obcy, inny, no to się nadaje do zjedzenia. I tu mamy trzy takie teksty, między innymi właśnie o tym niemieckim problemie, ale również jest tekst o aborygenach i taki ogólny tekst o podludziach w ogóle. Dziękujemy za uwagę i życząc pasjonującej lektury, zapraszamy na kolejne wydanie magazynu Ex Libris TVP Historia.